Już z rozkazu jaśnie pana zgraja zbójców rozesłana. Już płacz, lament słychać wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Józef, Mario, posłuchajcie. Dziecię bierzcie, uciekajcie. Herod chce dzisiaj zabić, kazał zbójców swój wyprawić. Jakichś zbójców? Dziewko, hola! Czy nie jesteś czasem chora? Toż to Jagna, o co chodzi? Czy coś dziecku tutaj grozi? Jagno, czemuś taka blada? Co się stało? Opowiadaj. Nie ma czasu na powieści. Mam je dla was straszne wieści. Herod zwąchał się szatanem, chce być teraz świata panem. I to razem uradzili, by Jezusa dziś zabili. W całej dzisiaj tej krainie morze krwi niewinnej spłynie. Tu sam hetman zaraz będzie, uciekajcie byle prędzej. Nie możemy dziś uciekać, dziecię słabe, trzeba czekać. Patrzcie, jedzie hetman w dali, już nas tylko Bóg ocali. Bóg ocali nas na pewno, ale teraz chodźcie ze mną. W środku trzeba dziecię schować. Chłopcy, tutaj drzwi pilnować. U Heroda ja już służę lat 20, może dłużej. W iluż bitwach zwyciężyłem, ile razy ranny byłem. No a teraz tu, zdradziecko, jadę zabić małe dziecko. Co ja robię? Dobry Boże, po co w takiej chwili dożył? Nigdy ja się nie odważę spełnić to, co rozkaz każe. Zabić dziecko? Lecz iść muszę, chociaż ból rozsadza duszę. Hej, pasterze, zejść mi z drogi! O, pan hetman, Boże drogi! Co też pana tu sprowadza? Rozkaz mi wydała władza, więc zejść z drogi! Nie słyszycie? Jak nie, zapłacicie życiem! Zabić nawet ja mam gotowy! Ale hetman dziś nerwowy, cóż za rozkaz to szalony, przygnał cię tu w nasze strony? Może, Maćku, on zdradziecko przybył zamordować dziecko? Skąd to wiecie? Zdrada! Zdrada! Muszę walczyć! Trudna rada! No, hetmanku, rączki w górę, chyba że chcesz dostać kulę. O, do czorta! Cóż to znaczy? Nic! My name is Maciek! James Maciek! Oczom własnym ja nie wierzę! I to mają być pasterze? A na co dzień tacy święci? Nie jesteśmy już pastuchy! Już ochrony my agenci! Świetnie, chłopcy! Dawać tego złego sługę diabelskiego! Patrz ty, kogo zabić chciałeś! Lecz się nieźle wpakowałeś. Lecz co teraz z nim zrobimy? Teraz wolno go puścimy. Że jak? Słuchaj? Ja nie wierzę. Hej, nie krzyczcie tak, pasterze, bo Jezusa obudzicie i go jeszcze przestraszycie. Dobrze, cicho już będziemy, ale puścić go nie chcemy. Dobrze mówią, Mario droga. Wszak on chciał tu zabić Boga. Nie, on nie chciał krzywdy dziecka. Obca jest mu myśl dla dziecka. Znam ja jego serce lepiej. Matką Boga jestem przecież. Klnę na niebo cię, hetmanie. Powiedz szczerze na pytanie. Zabiłbyś Jezusa mego? Nie wiem, czy mi uwierzycie, lecz przysięgam na me życie. Obym ja się nie mógł zbawić, jeśli chciałem go tu zabić. Po coś więc tu do nas przyszedł? Jam ratował jego życie, aby inny go nie zabił. Jam się właśnie sam tu zjawił. Miałem taki rozkaz przecie. Przyjść musiałem, ale dziecię chciałem porwać gdzieś i schować. Przed Herodem uratować. Ja mam honor. Póki żyję, dziecka nigdy nie zabiję. Jam żołnierzem jest, nie katem.
Zacznij Jezusowi służyć, zostań z nami jak najdłużej. Wierną służbą zbawisz siebie, zmarzysz grzechy, będziesz w niebie. Jestże dla mnie przebaczenie? Z dawnych grzechów odkupienie? Gdy żałujesz, tak się stanie. To jak? Idziesz czy zostaniesz? Więc od dziś chcę służyć Jemu, Bogu, w dziecku zrodzonemu. A więc witaj, bracie drogi, wejdźże w nasze niskie progi, ale jeszcze razem na noc zaśpiewajmy na dobranoc. Tak więc Jezus ocalony, a nazajutrz w obce strony do Egiptu się udali. Wszyscy zdrowi, wszyscy cali. Trzeba jeszcze, moi mili, byśmy teraz zobaczyli, co z Herodem, jak króluje. Mówią, że się coś źle czuje. Zanim kocioł zmontowałem, cały aż się zasapałem, ale... By Heroda dręczyć, warto trochę się pomęczyć. No, Herodzie, dość już spania. Przyszła pora umierania. Jakie winy, taka kara. Już się dwa przebrała miara. Gle ty, co ty? Hej, szatanie! Co wyprawiasz, co się stanie? Cóż, Herodku, jak się rzekło? Wina, zbrodnia, kara, piekło. W smole będziesz już królować. Powiek wieków się gotować. Hej, nie żyję, to za wcześnie. Przykro mi, umarłeś we śnie. Już na ciebie czeka piekło. Oj, przyjmiemy cię tam ciepło. Tak to zbrodnia nie popłaca. Jaka praca, taka płaca. Człowiek musi popracować, żeby w niebie wylądować. My do nieba też idziemy. Kiedyś wszyscy tam będziemy. Bo za dobre, święte życie Bóg nagrodzi nas obficie. Trzeba o tym nam pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy święta są Bożego Narodzenia. No, to koniec. Do widzenia. Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy uczniom z gimnazjum i nauczycielom, którzy przygotowali sztukę.